jeśli chodzi o, zacznę od tego ostatniego pytania. Decyzja o prowadzeniu zespołu wzięła się tutaj od działaczy. Dostałem telefon, że klub jest zainteresowany pozyskaniem mnie w roli trenera. Przyjechałem na rozmowy. Szybko osiągnęliśmy jakiś tutaj pozytywny wynik tych rozmów. Poznałem zespół dzisiaj praktycznie. Generalnie tu już mówię, dzisiaj jestem trzeci raz. Poznałem też obiekty, jakie tutaj są, gdzie będziemy się przygotować do rundy rewanżowej. No i jestem tutaj optymistycznie nastawiony do pracy z zespołem. Widzę tu potencjał w tej drużynie. Także wszystko przeszło bez najmniejszych przeszkód. Rozmowy też pozytywnie. Tylko mówię, trzeba się zabrać do pracy i wiadomo, jakie są nasze cele, że... Przede wszystkim, no wiadomo, nie jest tajemnicą, że walka o utrzymanie, tak? Tutaj mówimy, utrzymanie teraz przy tej reorganizacji, która będzie, to jest tak jakby awans sportowy. I jest tutaj, wiadomo, że jest kilka zespołów, które są słabsze od nas, mi się wydaje, ale generalnie wszystko zweryfikuje liga, ale też mówię, są za nami zespoły, które też na pewno będą chciały wejść jak najszybciej do tej pierwszej siódemki, ósemki. I będzie ciekawa ta liga, my musimy się tak przygotować, żeby po prostu nic nas nie zaskoczyło, żebyśmy osiągnęli swój jakiś poziom sportowy, jakiś swój styl gry przede wszystkim. I odnośnie tutaj mojej dalszej przyszłości, nie wybiegam naprawdę w przód, koncentruję się teraz na tych 5-6 miesiącach, bo należy się na tym skoncentrować. Generalnie podoba mi się tutaj, na pewno z tych klubów, w których byłem, pracowałem w drugiej lidze już, jest to klub, widać, zorganizowany, że jest operatywność bardzo duża tutaj ludzi związanych z klubem. To się na pewno da zauważyć. No i myślę, że to będzie miało przełożenie też na wyniki i zaangażowanie tych ludzi i myślę, że do tego, jak dojdzie zaangażowanie zawodników plus nas tutaj, kadry trenerskiej, to powinno iść w dobrym kierunku. Tak, i paradoksalnie nie zagraliśmy tu najlepszego meczu, nie, w Kaliszu. No tak, ale generalnie no mecz tutaj, styl na pewno, wiadomo, w Rypinie miałem rok czasu na przygotowanie jakiegoś stylu, bo wziąłem zespół w trzeciej lidze, po roku go wprowadziłem, tutaj byliśmy jako drugoligowiec, jednak rok przepracowany z tymi zawodnikami, zgranie zespołu, wiadomo, i dużo innych rzeczy cywało, że ten styl był. Ale generalnie tutaj chcemy też grać dużo, improwizować w grze, chcemy grać w trójkątach, ale mówię, no potencjał też musi być, w Rypinie miałem bardzo dobry zespół, były też inne cele i tutaj presja związana z utrzymaniem też może nie do końca od razu pozwoli, żeby ten styl był od pierwszych meczy. Ja myślę, że zrobimy wszystko, żeby od pierwszego meczu maksymalnie przygotować zespół na dobre granie, przede wszystkim na to, żeby w pierwszym meczu zespół był optymalnie przygotowany pod każdym względem. Także tutaj będziemy się starać to zrobić, ale generalnie mówię, no jeśli chodzi o styl, to może troszeczkę potrwa. Styl Słomskiego, tak, napastnika. Na pewno zespoły, które prowadziłem, to było wszystko za i przeciw. Nie byłem trenerem, który prowadził zespoły, wygrywał po 1-0, aczkolwiek były takie mecze, ale wygrywałem w rozmiarach 4-1, 5-2, zdarzało się nas tak, zawsze gdzieś tam się przytrafiło. Bo przełożenie na grę ofensywną, jaką prezentowaliśmy i improwizację w grze też gdzieś tam usypiało w niektórych momentach, że było za duże rozluźnienie i gdzieś tą bramkę straciliśmy jedną, drugą, ale generalnie stworzyliśmy kilka, nawet kilkanaście sytuacji w meczu, nie? Tylko kwestia skuteczności zespołu, trzeba jak najszybciej dotrzeć do i nauczyć zawodników pracy strzelania bramek i wykorzystywania sytuacji. Jeżeli to będzie, bo sytuację będziemy na pewno stwarzać przy tym, co ja chcę tutaj nakreślić jako trener dla tego zespołu. Generalnie sparingi, jak tutaj przychodziłem, już były praktycznie ustalone. Chciałbym zagrać z dwoma zespołami, na pewno jakimś zespołem pierwszoligowym i drugoligowym, no, ale nie zawsze tak jest, że wiadomo, jakbyśmy byli na pierwszym miejscu, też by inaczej z nami rozmawiali. Mamy inne cele i nie każdy zespół z wyższej półki chce z nami grać. Mamy sparingi takie, jakie mamy. Generalnie gramy z liderami trzecich lig, z solidnymi zespołami trzecioligowymi.
Także myślę, że te sparingi też pozwolą nam tutaj na to, żeby po prostu niektóre rzeczy już było widać w tych meczach sparingowych. Są to przeciwnicy może nie, tak powiedziałem, z najwyższej półki, ale generalnie no, na dzisiaj cieszymy się, że mamy takie sparingi. Być może uda się zagrać sparing z JKS-em Katowice. Jestem na rozmowach, jest na razie 50-50. Rozmawiałem z trenerem Brzęczkiem, z moim przyjacielem z czasów Olimpii Poznań. Powiedział mi, że zrobi wszystko, żebyśmy grali, ale mówię, na dzisiaj to jest kwestia, ale to będzie ostatnia praktycznie gra, która by była w Uniejowie na w połowie lutego. No chciałbym kogoś ściągnąć, ale generalnie mówię, jestem teraz, mam troszeczkę, będzie więcej czasu, żeby pewne rzeczy poukładać, ja będę w Poznaniu, być może, tylko mówię, to jest trochę inny temat, bo jest to kawał drogi i tutaj zawodnik naprawdę, jakby był jakiś dobry gdzieś tego, to jak najbardziej bym go widział, ale generalnie zdaję sobie sprawę, że może być ciężko, z tym, że no mówię, mamy trochę czasu, jest to dużo i mało, będziemy chcieli tutaj, ja myślę wspólnie tutaj z działaczami, że też mi w tej kwestii pomogą tu na tym rynku. Ja będę swoje jakieś tutaj koneksje chciał może wykorzystać gdzieś związane z Poznaniem, może gdzieś troszkę dalej, ale generalnie no, chciałbym tak, żeby no, taki zawodnik raczej nie miał aż tyle do pokonania kilometrów, bo to się wiąże też wiadomo z treningami i jakieś tam obciążenie już jest, a do tego dochodzi jeszcze trening, potem powrót trening. Ale gdyby to był zawodnik naprawdę dobrego formatu, gdyby nam pomógł i zmienił jakość, wniósł coś do zespołu, to jak najbardziej.